Hej, witam na moim kanale. Teraz pokażę Wam rośliny, które mam w oczku wodnym. No po kolei wymienimy. Pierwsza na ogień idzie kolokazja esculenta, oczywiście z donicy. Jak ją posadziłem? Posadziłem ją w ziemi do warzyw i ziół, trochę zmieszana z torfem. Bardzo korzenie się rozrosły, tutaj widać nowy odrost. Twardo tu korzenie nabite strasznie. Nabite strasznie korzenie i widać, że trochę jej to już przeszkadza. Ale korzenie ma chyba wypuszczone, tak widzę korzenie, tutaj oczywiście nie widać w tym aparacie. Korzenie wychodzą z dna doniczki, czyli przerosło całe tą ziemię, wyrosły u dołu. I pobierają wodę z... pobierają, no. Substancje odżywcze z wody, trochę tak hydroponicznie rośnie. I zresztą opowiem Wam, że większość roślin tutaj posadziłem tak bez podłoża. Tutaj mamy przykład, to jest szczaf lancetowaty. Puszcza długie liście. To jest trochę podarty liść przez wiatr, ale to nic. Tutaj będzie ładnie widać. Piękne długie liście puszcza. Liść może mieć nawet do metra długości. Zwłaszcza jeśli posadzimy roślinę w cieniu. To jest roślina, która mi się tutaj sama rozsiała. Bo wypuszcza ją bardzo długie i wysokie badyle z kwiatami, z nasionami. I bardzo się rozsiewa to. Dlatego widzicie złamane, bo nie dopuściłem do tego, żeby mi się to bardziej rozsiewało. Tutaj też mamy złamany pęd od szczawiu lancetowatego. I co? Można go, gdzie go można znaleźć, gdzie go można spotkać? No, szukajcie na brzegach rzek, stawów, jezior, nad rowami, jak jesteście na spacerze. Właśnie z takich miejsc pozyskiwałem wszystkie swoje rośliny. Między innymi tą miętę wodną. Mięta wodna, mięta błotna. 2 lata temu wrzuciłem kilka kłączy luzem do oczka. One zamierają na zimę. Nie było ich widać, myślałem, że to zmarło. Po 2 latach rozrosła się niesamowicie. Jest wszędzie naokoło oczka. Już zaczyna dominować to oczko. Nad oczkiem pachnie miętą. Ładnie wygląda i dodatkowo nam oczyszcza wodę. Jeszcze jeden pożytek jest taki, że jest jadalna, że możemy z niej robić sobie herbatki, dodawać do jakichś tam deserków, jak kto woli. Następna roślina. Tutaj te długie liście. To jest irys wodny, kosaciec żółty. Ma długie takie szablaste liście, podobne do tataraku. Często jest mylony właśnie z tatarakiem przez to. Chociaż możemy poznać, odróżnić tatarak od kosaćca. Poza okresem kwitnienia, no wiadomo. Kosaćce wypuszczają duże, długie pędy z żółtymi kwiatami. Tatarak nie. Tatarak jest taki bardziej skryty, wypuszcza taki mały kwiatuszek. Gdzieś tam tak z liścia wypuszcza, jakoś to się tak odbywa. I jest takiej długości, taki, nie wiem jak to nazwać, no. Taki wałeczek wygląda. Tak dziwnie. I co? Kosaćce. Bardzo też się rozsiewają. Tutaj mamy przekwitły kwiatostan i już tutaj zawiązane owoce, w których znajdują się nasiona. A co ciekawe, wyczytałem, że z tych nasion po wysuszeniu kiedyś robiono coś na podobieństwo kawy zbożowej. Po przypaleniu nad ogniem w jakimś metalowym kubeczku kruszono to, zalewano wrzątkiem i był taki substytut kawy zbożowej. Taka ciekawostka. Co my tu dalej mamy? To było sit rozpierzchły.
To jest naprawdę dziadostwo. Żałuję, że to przyniosłem tutaj do oczka. To jest to takie coś. Kurde, nie mogę się przez tę miętę przejść. To jest to taka trawka. W przekroju ma te liście okrągłe, tak jak każdy sitowie. I dlaczego on jest rozpierzchły, dlaczego się tak nazywa? No on dłużej nie rośnie, maksymalnie no ile on może mieć, 40 cm. Ale pędy dłuższe pokładają się i wypuszczają nowe korzenie. I z każdą taką kępką mam tego coraz więcej, a korzenie puszcza bardzo duże. Co najmniej ze 3 razy takie jak sam ma w wysokości. No jest z tego względu rośliną dobrą, że oczyszcza wodę tymi korzeniami, pobiera te substancje potrzebne glonom do wzrostu, ale zarasta szybko. Mięta bardziej, mięcie pozwalam się rozrastać, bo fajnie wygląda. Tak właśnie oczko chciałem zrobić tak ala coś bardziej podchodzącego pod naturę, co nie? No widać tam tą folię, ona będzie ja ją zasłonię kamykami. Normalnie ułożę kamienie. Nie będzie jej widać. Następna roślina. Już szukam, żeby wam pokazać. To jest babka. Żabieniec babka, coś takiego. Tutaj mi troszkę słabo rośnie. Jak wspomniałem, bez podłoża. W podłożu, jeśli byście sadzili do oczka, to polecam kupić sobie takie ażurowe koszyki, wyścielić to jeszcze dodatkowo pończochą, na dno wsypać trochę żwiru, żeby to było obciążone, dosypać, no zmieszać ziemię zwykłą, ogrodową, z jakimś tam obornikiem granulowanym, posadzić roślinę i jeszcze zawinąć z powrotem tą pończochę, żeby to nie wypływało, i przysypać to żwirem. Żebyśmy mieli pewność, że nam ziemia nie wypłynie i że ryby jej nie wydziubią swoimi nosami. I wtedy będzie nam rosło duże liście puszcza. Tutaj mamy te małe liście, tak wygląda. Pewnie wszyscy znają albo kojarzą mniej więcej. Tutaj jest mały kwiatostan. Puszcza takie malutkie, drobne kwiatuszki na takiej odnodze. I też jest bardzo ładną dekoracyjną rośliną i polecam ją do takich płócienistych miejsc. Żyzna ziemia, płóciniste miejsca. Tutaj jest więcej tych kwiatków. One się trochę tu położyły. Takie drobniuśkie. Z pół centymetra może mają. Idziemy dalej. Następny gatunek roślinki do oczka wodnego. Oczywiście pałka. Pałka wodna. Wciśnięta zostało kłącze. Oczywiście pobrane zostało, wciśnięte między kamienie. I tak sobie rośnie, rozrasta się. Już nawet mi gdzieś tam przeszło, tylko to wyrwałem już, bo tam to by urosło wysokie, nie widziałbym oczka tego kaskady. Pałkę wodną możemy pozyskać też z naszych rejonów, z naszych stawów. Następna to będzie, to jest już inna roślina, to jest też podobna do kosaćca i tataraku. To jest jeżogłówka. Możemy rozpoznać, że ma taki no płaski liść. No złap tą ostrość, jakoś mi tutaj wariuje w tym gąszczu ten aparat. I taką żyłkę ma na środku, taką wypustkę. Nie wiem, tak. Zobaczycie, jak daje cień ta wypustka. Jakby ster na środku, taka żyłka. Kwitnie, wypuszczając białe kwiaty. Po przekwitnięciu tworzą się owoce, coś jak kasztany, mini kasztany wyglądają z takimi kolcami. Dlatego jeżogłówka. Znalazłem coś takiego. To jest właśnie jeżogłówka. Owoc jeżogłówki. Takie samo z zastosowaniem jak pałka wodna oczyszczająca wodę. Jeszcze tutaj jest z
sporej tu jest. Posadziłem w takich skrzyneczkach, jak widzicie, ale te skrzynki. Tą skrzynkę chciałem wyciągnąć, porozdzielać, ale to tak korzenie wszystko popuszczało, że musiałbym to haratać nożem, ale bałbym się, że uszkodzę folię. Idziemy dalej. Przy oczku rącznik ricinus, który też kwitnie. Tak wygląda kwiatek ricinusa. Roślina trująca. Uważać, nie jeść. W oczku nie rośnie, tylko na brzegu. Co my tu jeszcze mamy? No widzicie, wszędzie jest mięta. Wszędzie gdzieś się znajdzie mięta. Dalej papirus cibora zmienna, roślina tropikalna. Mam dwie takie kępy posadzone w tych kastrach, około 60 litrów. Ziemia bogata, podłoże bogate. I tak sobie rośnie. W cieniu dorasta do 2 metrów, tutaj ma bezpośrednie słońce, także ile on może mieć? No maksymalnie metr. Metr wysokości. Do metra. Tak wyglądają kwiatostany. Jest ciekawostka, zobaczcie. Tam wypuścił, złamał się jeden liść, wpadł do wody z tą rozetą i po jakimś czasie z tej rozety, z tego czubka powinna wyjść następna sadzonka roślinki. No tak się to rozmnaża. Ucina się kawałek pędu, około 20-15 cm. Przycina się te parasolki do połowy, wsadza nogami do góry do szklanki z wodą. Po jakimś czasie mamy nową sadzonkę. Tutaj macie podgląd na ten szczaf lancetowaty. Wsadzony luzem, bez ziemi, korzenie na wierzchu, tylko był przyciśniętym kamieniem. Puścił korzenie między żwirem. Jak widać, spoko sobie radzi. Tam też jest. Kubuś, pomachaj. No co ty taka mina? No, dobra, tutaj macie podgląd. Niektóre liście usychają, niektóre wypuszcza nowe. Oczyszcza fajnie wodę. I co my tu mamy? No widać, gdzie tam się płyciej zrobiło, to jeszcze się zwykłej trawy nasiało, no. Zwykłe trawsko to można usunąć. Jeszcze jeden gatunek. Jeszcze jeden. Muszę sobie przejść. Kładka nieskończona, niezrobiona, ale będzie. Trawa. Tużyca błotna. Wczesną wiosną, już w kwietniu wypuszcza kłosy z czarnymi tymi kłoskami, z kwiatostanami. Teraz już dawno przekwitłe. Pewnie zawiązuje już nasiona. Nasiona już są chyba zdatne do wysiewu. A niech się rozsiewa, co tam. Jak wspomniałem, trochę tak na dziko ma być. Wygra gatunek silniejszy. Aha, no i kanna oczywiście. Wczoraj czy przedwczoraj kręciłem filmik na temat uprawy kanny w oczku wodnym. I jeszcze mam dwa gatunki do pokazania. Już przekwitła, ale no, w sumie trzy gatunki. Zobaczcie, no wszędzie wyrasta ta mięta. Wszędzie. I taką miętę, jak znajdziecie, wyrywacie z korzonkiem. Albo sobie ładnie posadzicie, tak jak będziecie sobie chcieli, tylko trzeba ją pilnować, bo jest wszędzie. Dlaczego mi ten aparat nie łapie ostrości, no? Albo wrzucacie sobie w ten sposób. Ona znajdzie dla siebie wygodne miejsce. Zakorzeni się, pęd się wyprostuje do góry. Finito. Tutaj mamy... O, jeszcze berberysy mi się tu nasiały. Ptaki mi nasiały berberysów. Spoko. To jest... Są listki tojeści rozesłanej. Piękne żółte kwiatki ma małe. O, tutaj jest jeden kwiatek, widzę. Takiej kwiatuszki. Nadaje się tak do zakrywania brzegów oczka wodnego, jeśli macie tak więcej ziemi albo żwir.
fajnie wygląda, tak może zasłaniać brzegi oczka wodnego. A tutaj mamy tak, znowu mięta, oczywiście sit rozpierzchły, wszystko się razem pomieszało, trzeba tu będzie zrobić większy porządek. Kamienie spadają, obsuwają się z folii, oczywiście będzie to poprawione. O, ktoś mnie lubi. I tutaj to jest niezapominajka płatna, też szybko się rozrasta, to nie jest jednoroczna zapominajka, ona zamiera na zimę, na wiosnę odbija od korzeni, kwitnie, no jak nie, na niezapominajka, na niebiesko, malutkimi kwiatkami. Ostatni gatunek. No jeszcze, przedostatni, znowu coś znalazłem, widzicie, ile tego jest. Przęstka pospolita, też ciekawie wygląda. Do płytkiej wody, do 10-15 cm, takie kosmate, jak wycior wygląda. Fajnie się też rozrasta, u mnie drugi rok. Oczywiście tej przęstki akurat nie pozyskałem od nas, ale dostałem w prezencie od kochanej sąsiadki. I co? Kaczeńce. Była doniczka z kaczeńcami. I zobaczcie, co się dzieje. Wlazło pełno tego situ rozpierzchłego. Zarosło kępę, no ale coś tam odbiło. Coś rośnie, już kwitł w tym roku. Co ja powiedziałem przed chwilą? No to właśnie to. I oczywiście jeszcze lilie wodne. Lilie wodne posadzone w donicach dużych, w podłożu bogatym, ale słabo rosną. Dlaczego? Nasypałem na wierzch za mało żwiru i za grubego. Były szpary między żwirem i karpie swoimi pyskami wszystko wysiorbały, no prawie wszystko, żwir został, ale ziemię, dużą część ziemi wypompowały swoimi pyskami z donicy i tak to się właśnie odbywa. Będę musiał je wyciągnąć, przesadzić prawidłowo jeszcze raz i dowalić więcej tam kamieni. Jeśli macie pytania co do sadzenia lilii wodnych do innych roślin, piszcie, spróbuję odpowiedzieć na wasze pytania. Pozdrawiam, cześć.